Program napędza marka Powerbank Energy Drink. Kilka chwil temu zakończyła się gala gnieźnieńskiego sportu. Teraz trwają takie kuluarowe rozmowy. Podsumowujemy to, co podczas gali można było oglądać, kogo można było dopingować, komu można było gratulować. Obok mnie pan Tomasz Budasz, prezydent miasta Gniezna. Panie prezydencie, to absolutnie imponujące podsumowanie. Wydaje się, że jeżeli chodzi o rywalizację między innymi miastami, to w galach sportu jesteśmy w topie. Dobry wieczór. Ja mam wrażenie, że tak. Mówią o tym wszyscy goście, którzy do nas przyjeżdżają, a przyjeżdżają często z Warszawy, czy to prezesi związków, czy wiceprezesi z miast wojewódzkich. Bo to jest ukłon w stronę naszych sportowców, tych, którzy mocno przez cały rok pracują. Pracują nie tylko, żeby osiągnąć swoje sukcesy, ale przede wszystkim, żeby zapewnić nam emocje. Emocje na najwyższym poziomie, czy to tutaj na hali, czy przy Wrzesińskiej, kiedy idziemy, czujemy ten zapach tego Speedwaya, kiedy po prostu, no kiedyś to się wyciągało nosem, jeśli mówimy, ten metanol, który było czuć przy stadionie, dzisiaj jest troszeczkę inaczej, trochę inna nawierzchnia, inaczej to się wszystko sypie, ale no, trzeba powiedzieć, że Gniezno tym żużlem stoi, chociażby pozycja Oskara, który bardzo wysoko na pudle w tym roku został, zresztą po raz kolejny, bo to czwarty raz został wyróżniony, przypomnę, w zeszłym roku był pierwszy, w tym roku drugi. To też świadczy o tym, że kibice pragną tego sportu. No i mam nadzieję, że cały sezon będzie z kibicami, będzie mogli tam być i trzymać mocno kciuki. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję uprzejmie. Gala gnieźnieńskiego sportu Anno Domini 2022, choć dzisiaj podsumowujemy wyniki sportowe roku 2021, który przeszedł już do historii. Obok mnie człowiek, który ma w ręku statuetkę za zajęcie drugiego miejsca. Drugi sportowiec z 2021 roku miasta Gniezna, Oskar Pfeiffer. Oskar, przede wszystkim serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Tak jak wspominałem, no nie jest to tylko moja zasługa, bo wszystkich, z którymi tak naprawdę współpracuję, to jest zasługa mojej rodziny, moich sponsorów, którzy wspierają mnie dzielnie i wierzą w moje sukcesy, kibiców, trenera Przemysława Gnata, mechanika mojego brata Macieja. Mnóstwo ludzi by tutaj wymieniać, którzy dołożyli tą cegiełkę do zwycięstwa, więc bardzo dziękuję. Oskarze, wydaje się, że dla ciebie to już nie nowo stawać na tej scenie, odbierać się takiego orła, ale jakie to uczucie? Czwarty raz, bo mówiliście, że czwartego masz w swojej karierze, w swoim dorobku. Jakie to uczucie w gronie sportowców, działaczy, trenerów, kibiców, tych wszystkich, którzy dzisiaj ten rok podsumowują, wyjść i taką nagrodę odbierać? Na pewno przy tych pierwszych było więcej stresu, więc zagłuszało troszkę tą radość z tego osiągnięcia. Tak jak mówiłem, no co roku ta statuetka bardzo cieszy, bo to jest jakby nagroda za to, że wykonałeś dobrze zadanie swoje, tak? My jako sportowcy widzimy jeszcze mankamenty, które można wykorzystać, które można poprawić i na pewno będziemy starać się robić wszystko, aby odzyskać wygraną. Tyle, drugi sportowiec z roku 2021, Oskar Pfeiffer. Sponsorem programu jest Hilgas. Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.